Dzisiejszą konferencję chcieliśmy rozpocząć od podziękowań dla wszystkich, którzy pomagali nam w organizacji pierwszego, ale mam nadzieję, że jednego z wielu, polsko-czeskiego festiwalu smaków pogranicza, a szczególnie dziękujemy mieszkańcom i turystom, którzy naprawdę bardzo licznie odwiedzili nasz festiwal. Samych miejsc siedzących mieliśmy blisko 500 i one się bardzo szybko, błyskawicznie zapełniły, a liczymy rzeczywiście, że przez te parę godzin funkcjonowania festiwalu naprawdę większa część Zielonej Góry odwiedziła naszą imprezę i zobaczyła, z czym i jak możemy funkcjonować. Druga rzecz to jest kolejne zaproszenie na 19 już wystawę produktów regionalnych, rękodzieła pod nazwą Wyprodukowano pod Śnieżką. I tutaj parę takich informacji organizacyjnych. Pierwsza rzecz, również organizujemy tą wystawę na placu przy ulicy Wilkomirskiego. Ta lokalizacja okazała się bardzo trafiona. Mamy tam dużo przestrzeni, dużo terenu, a najważniejsze, zmieszczą się wszyscy wystawcy, którzy już dziś potwierdzili nam swoją obecność. O ile przy Festiwalu Smaków było to kilkudziesięciu wystawców, to dzisiaj, jeszcze mamy ponad 10 dni do wydarzenia, dzisiaj mamy już blisko 100 potwierdzonych udziałów w tej wystawie. Powiem szczerze, że nawet zaczynamy się zastanawiać, czy tam już nam wystarczy miejsca, żeby wszystkich zainteresowanych ulokować. Ale to pokazuje, że wystawa Wyprodukowano pod Śnieżką będzie kolejnym bardzo dużym sukcesem organizacyjnym, bo blisko setka wystawców z różnym asortymentem. To są wyroby rękodzieła, to są wyroby spożywcze, biżuteria, wyroby medyczne, kosmetyczne. Wszystko to, z czego słyną karkonosze po czeskiej i po polskiej stronie, będzie można zobaczyć 28 sierpnia w sobotę od godziny wcześniejszej, bo już od godziny 11 rozpoczynamy tę wystawę, no do godzin wieczornych, przynajmniej do godziny 20. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo dużym sukcesem okazało się zapewnienie mieszkańcom też miejsc w namiocie, miejsc, gdzie można usiąść, skosztować, zdegustować różnego rodzaju wyroby spożywcze, potrawy i tym razem również taki namiot będziemy starali się zorganizować. Już mamy zapewnienia, że podobna lokalizacja, jak się sprawdziła, w podobnej lokalizacji ten namiot powstanie i cały czas szukamy, zbieramy, oczekujemy na kolejne zgłoszenia od wystawców, ale też branż towarzyszących, bo zapewniamy również gastronomię i teraz tak, z naszej strony w ramach projektu będą też zaoferowane dla mieszkańców liczne atrakcje. Będą to warsztaty ekokosmetyki, rękodzieła z wikliny, warsztaty biżuteryjne, pamiątka regionalna, warsztaty bębniarskie, warsztaty tworzenia instrumentów muzycznych, będzie mobilny PSZOK, będą pokazy tańca orientalnego, tańca afrykańskiego, będą różnego rodzaju zespoły, będą zespoły z Czech, będą zespoły z Polski, takie jak na przykład Izerskie Bogdanki, Agat, Adam Wolak, Paper Paper o godzinie 19, czyli ten program artystyczny cały czas jeszcze uzupełniamy, ale już dzisiaj wiemy, że od godziny 11 do godziny przynajmniej 20 scena będzie cały czas żyła. Dodatkowych atrakcji to jest między innymi kwestia, pierwszy raz chyba to mieszkańcy Zielonej Góry też zobaczą w takim wydaniu, w dniach właśnie 26-29 sierpnia w Zielonej Górze będzie odbywał się zlot pań, które pilotują samoloty. Zlot pilotek, tak można powiedzieć. I w ramach tego zlotu te blisko 40 pań zawsze organizuje taki przemarsz, taki korowód. Nazywa się to korowód czarownic. I one też w godzinie około godziny 17 będą na placu przy ulicy Wilkomirskiego pokazywać mieszkańcom właśnie w przebraniach te atrakcyjne elementy. Kolejną rzeczą, którą uzupełniliśmy jak gdyby naszą wystawę produktów regionalnych, to jest kwestia, że około godziny 12-12.30 21 parada rowerów, która rozpocznie się na Placu Ratuszowym, przejedzie ulicami Zielonej Góry, okolicznych miejscowości, okolicznych gmin. Ta 21 parada zakończy się, czyli będzie miała swoją metę właśnie na ulicy Wilkomirskiego o godzinie 12.30. Także jak Państwo widzicie, bardzo dużo różnorodnych atrakcji przygotowujemy dla mieszkańców, od smaków, od występów artystycznych, muzycznych, od warsztatów dla dzieci, dla młodzieży, dla osób dorosłych, od parady rowerów, przemarszu korowodu czarownic. Wszystko to od godziny 11 do godzin wieczornych
na placu przy ulicy Wiłkomirskiego w ramach 19. wystawy produktów regionalnych wyprodukowanych pod Śnieżką będzie można zobaczyć. Oczywiście tu jest decydująca kwestia też pogody, aury. Jeżeli pogoda dopisze, to jesteśmy przekonani, że to będzie kolejny duży event dla mieszkańców Jeleniej Góry i już dzisiaj możemy powiedzieć, że będziemy składać kolejne wnioski i chcemy, żeby tego typu wydarzenia odbywały się nie tylko na placu ratuszowym, ale przede wszystkim odbywały się tam, gdzie będzie to najbardziej dogodne dla mieszkańców i dla turystów wbrew pozorom również. Bo tutaj dużo osób, które brały udział w Festiwalu Smaków, to były osoby przyjezdne, które właśnie mówiły, że ta lokalizacja jest o tyle bardziej dogodna, że są możliwości lepszego zaparkowania, jest więcej przestrzeni, zwiększa swoboda też w przemieszczaniu się. Także cieszę się, że Jelenia Góra posiada taki plac, takie miejsce. Będziemy starali się w tym miejscu kolejne imprezy organizować, a kolejne wnioski na najbliższe 2 lata już w tym roku na jesieni będą przez Karkonoską Agencję składane.